ta decyzja środowiskowa to nie jest zgoda na realizację przedsięwzięć. To jest decyzja, której regionalny dyrektor ochrony środowiska wskaże inwestorowi warunki, które będzie musiał im spełnić, realizując inwestycje, czyli budując, organizując cały plac budowy i wykonanie obiektu, oraz wskaże warunki późniejszej eksploatacji linii energetycznej i w jednym i w drugim przypadku musi to się odbyć z maksymalnym poszanowaniem ochrony środowiska, a pamiętajmy, że środowisko to nie tylko przyroda, ale również bardzo ważny element ludzi. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w toku prowadzonego postępowania może zorganizować takie konsultacje społeczne, rozprawy otwarte dla społeczeństwa. Może, ale nie musi, ponieważ mamy świadomość tego, że inwestycja wzbudza bardzo duże zainteresowanie i wzbudza również szereg kontrowersji wśród mieszkańców lokalnej społeczności. No i ponieważ jesteśmy daleko od Państwa w Olsztynie, ale wiemy, bo Państwo piszecie, część osób przychodziło osobiście, przyjeżdżała do Olsztyna do urzędu, postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwu i stąd dzisiaj naszą wizytę tutaj regionalny dyrektor ochrony środowiska. Bo ja wiem, że Państwo z inwestorów się spotykacie, czy spotykaliście, natomiast z nami nie powinniśmy. Chcemy w toku tego występowania, tych konsultacji społecznych, chciałabym wysłuchać Państwa opinii, spostrzeżeń, uwag, wysłuchać, jakie Państwo macie problemy, pytania, jaki niepokój wzbudza wśród lokalnej społeczności to przedsięwzięcie. I po to tutaj dzisiaj jestem, będę się przysłuchiwała, będę zbierała Państwa uwagi, koleżanka będzie jednotonowa. Chciałabym jeszcze Państwu tutaj zasygnalizować, że uwagi w tym postępowaniu możecie Państwo składać do 4 lutego. Możecie Państwo zrobić to dzisiaj, najlepiej w trakcie spotkania będziemy o nich rozmawiać, ale najlepiej po spotkaniu jest podejść do koleżanki, która spisze sformułowane pytanie czy problem. A możecie Państwo również zastanowić się i w czasie do 4 lutego zgłosić swoje uwagi w tej sprawie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Może to być poczta elektroniczna, można napisać i wysłać. Praktykujemy również, jeśli Państwu jest wygodniej, składanie takich uwag do swojego urzędu gminy. Tutaj jeszcze z panem Wójtem o tym nie rozmawiałam, ale myślę, że jak Państwo w ramach tego postępowania złożycie takie uwagi u siebie, u gospodarza terenu, to po 4 lutego tutaj będziemy w kontakcie, prośba, żeby to wszystko spakować i wysłać do nas do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Raport o oddziaływaniu na środowisko, który został sporządzony dla tej inwestycji, został złożony również w Urzędzie Gminy Czarnia, żeby Państwu było wygodnie dotrzeć do tych wszystkich dokumentów. Jest on w formie elektronicznej dostępny również w Regionalnej Dyrekcji w Olsztynie. Wystarczy wysłać prośbę, jeśli Państwo chcielibyście skorzystać z wersji elektronicznej, udostępnimy ten raport. Jest to dokument, który jest sporządzany w toku takiego postępowania, dużej inwestycji. Jego zadaniem jest opisanie samej inwestycji i jej oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska. Jest tam opisane oddziaływanie na zakresie oddziaływania na powietrze, hałas, ziemię, wodę. Także wszystko to oddziaływanie, jakie generuje przedsięwzięcie. W toku tego postępowania regionalny dyrektor jest wspomagany również opiniami inspektora sanitarnego. I tutaj takie opinie złożyli nam już pozytywne opinie w tej sprawie wyrazili nam inspektor sanitarny wojewódzki w Olsztynie, jak i wojewódzki inspektor sanitarny w Warszawie. Czyli te opinie już mamy. Natomiast ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie i w Warszawie, bo tamten dyrektor również uczestniczy w tym postępowaniu, skierowane zostały pytania, uzupełnienie, skierowane zostały inwestorzy pytania do raportu, prośba o wyjaśnienie, doprecyzowanie pewnych kwestii lub ich opisanie, jeśli takie się w raporcie nie
pojawiły. Myślę, że te nasze konsultacje społeczne w sprawie tego przedsięwzięcia na dniu dzisiejszym się nie skończą. Znaczy, jeśli chodzi o takie spotkanie twarz w twarz, dzisiaj to pewnie tak, ale chciałabym Państwu zasygnalizować, że duże prawdopodobieństwo po otrzymaniu uzupełnienia od inwestora będzie ponowiony udział społeczeństwa, czyli znowu Państwo dostaniecie informacje, będzie można się zapoznać z tym uzupełnieniem, w jaki sposób inwestor się odniósł do uwag naszych. Jeśli ze strony Państwa pojawią się również uwagi, pytania, do których to inwestor zostanie zobowiązany, żeby się odniósł, one dzisiaj jeszcze takiej wiedzy nie mamy, właśnie mamy nadzieję ją pozyskać w ramach tych konsultacji społecznych, to inwestor również to zrobi i również będzie można się zapoznać. Ponieważ przedsięwzięcie jest tak duże i skala jego uniemożliwia nam dotarcie do każdego, do każdej osoby osobno, ustawodawca przewidział taki sposób informowania społeczeństwa poprzez obwieszczenie. Nie jest to może forma najwygodniejsza, bo nie każdy z nas codziennie czyta wszystkie tablice obłożeń i grzebie w internecie. Dlatego chciałabym Państwa poinformować, że takie obwieszczenia o tym, co się dzieje w danej sprawie, zawsze na pewno Państwo znajdziecie na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakładce obwieszczenia. Tam dajemy informacje. Jeśli inwestor złożył raport, pisze w dniu takim złożono raport. Uzupełnienie wpłynęło, uzupełnienie. Są konsultacje społeczne, piszemy, że one są, w jakim terminie należy składać uwagi. Więc zachęcam, żeby z tej strony korzystać. Oprócz tego jeszcze wszystkie obwieszczenia dotyczące tego postępowania przesyłamy do Urzędu Gmin, a jest ich 12 na trasie przedsięwzięcia. I sołtysą miejscowości, sołtys, przez które to przedsięwzięcie przebiega. Także staramy się tutaj ze swojej strony dołożyć wszelkie starań, żeby te informacje do Państwa dotarły. Chyba wszystko. Puścimy obecności. Bardzo proszę pisać imię, nazwisko, tam jest miejsce zamieszkania, to tylko miejscowość bez adresu i o podpis poproszę. Myślę, że na początku, nie wiem, pewnie wśród Państwa są osoby, które znają inwestycje doskonale, ale z doświadczenia wiem, że bywają też i są takie, które właśnie nie znają tego przedsięwzięcia, bo nie mają po prostu czasu czytać bardzo obszernej dokumentacji i są na takich spotkaniach właśnie po to, żeby dowiedzieć się, co w sprawie piszą. Dlatego proponuję formułę dzisiejszego spotkania taką, że przekażę głos przedstawicielom inwestorów, którzy w sposób taki krótki, skomasowany, dostępny przedstawią Państwu informacje na temat inwestycji, a potem przystąpimy do dyskusji. Słucham Państwa, co Was niepokoi. Zapewne dzisiaj Państwo nie uzyskacie odpowiedzi na wszystkie pytania, bo też i nie taki cel dzisiejszego spotkania. Co nam się uda, to odpowiemy. Co nie, to zbierzemy pytania i do 4 lutego czekamy na te pytania. To wszystko będziemy wyjaśnić jako regionalny dyrektor. Jesteśmy zobowiązani do wszystkich Państwa pytań się odnieść. Z tym, że te odpowiedzi wszystkie będą zawarte i w dokumentach, i w decyzji środowiskowej, jeśli taka będzie, w uzasadnieniu. Nie ma tutaj ustawodawca, nie przewidział w tym formuły, że każdy oddzielnie jest informowany. Także bardzo proszę śledzić, co się dzieje w postępowaniu. I cóż, przekazuję głos panu. Przepraszam, czy jak ja mnie słychać dobrze? Czy poustawiony mikrofon nie nadaje głos? Tak, daje się. Proszę. Raz, dwa, trzy. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Bernard Berkiet. Jestem dyrektorem technicznym z ramienia firmy Antesa Nowy. Jestem odpowiedzialny za te inwestycje. Chciałem Państwa powitać za przybycie, to spotkanie. Krótko tylko powiedzieć, jak będzie z nami dzisiejszego spotkania. Wie Pana nazwisko? Przepraszam. Ekiet Bernard Berkiet. Zrobimy w pierwszym punkcie prezentację inwestycji. Później będzie firma Bogiś przedstawić, jak
przebiegały prace dotyczące raportu środowiska. Następnie chcielibyśmy Państwa poinformować, są zaproszeni przez nas eksperci związani z hałasem, informatycznym, ornitologią. Dlatego Państwa, zadania będą starali się odpowiedzieć. Będzie pytania Państwa, dyskusja, plus wnioski. Dziękuję bardzo i proszę Pana Macieja Zmysłowskiego o przedstawienie prezentacji i dyskusji. Dzień dobry Państwu, Maciej Zmysłowski, a także prezentuję Rodesę. Pozwólcie Państwu, że Pan wejdę troszkę wyżej, żeby prezentację zaprezentować sprawnie. Szanowni Państwo, widzę tutaj wiele znanych osób, które pewnie wiedzą niewiele mniej o inwestycji od nas. Dlatego ta prezentacja jest taka uproszczona, bo wprowadza w temat i potem zajmiemy się już jakby kwestiami dotyczącymi środowiska i przyrody. Wprowadzając krótko, jesteśmy jako Aldesa, jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji pod nazwą budowa motorowej linii elektroenergetycznej na razie 400 kV Ostrołęka Olsztyn-Modlin. Skąd w ogóle potrzeba budowy takiej linii? Każdy z nas korzysta z energii, korzysta z prądu i jakby jego istnienie i dostęp do niego stał się dla nas bardzo oczywisty i nie zastanawiamy się na ogół, skąd się bierze. No więc, jak Państwo zapewne wiecie, wytwarzany jest w elektrowniach, najbliższa taka elektrownia jest w Ostrołęce, a przesyłana jest liniami elektroenergetycznymi. Jak Państwo spojrzycie na tą mapę, to z niej jasno widać, że to jest obecny, stan obecny systemu elektroenergetycznego i mówiąc tak jakby dosyć generalnie, północna część naszego kraju jest słabo zaopatrzona w system przesyłowy tej energii. To pociąga za sobą pewne określone konsekwencje o charakterze rozwojowym przede wszystkim, tak? Bo do rozwoju potrzebne są drogi, potrzebna jest energia elektryczna. I bez tych dwóch rzeczy nie można sobie wyobrazić dobrego rozwoju państwa, regionu, czy nawet jakiejś mniejszej jednostki. Jak Państwo wiecie, jeśli byśmy sięgnęli do polityki, to dzisiejsze wojny toczą się o dostęp do surowców energetycznych. Tak? Więc energia elektryczna jest czymś absolutnie bardzo kluczowym. I my w województwie warmińsko-mazurskim dosyć istotnie to odczuwamy. Jest to dla nas dosyć, oczywiste. Prawdopodobnie troszkę mniej jest to oczywiste w województwie mazowieckim, gdzie jakby zaopatrzenie w energię elektryczną jest lepsze niż w województwie warmińsko-mazurskim. Stąd też jakby w województwie warmińsko-mazurskim jest troszkę większe zrozumienie dla tej inwestycji. W najbliższych latach, to znaczy w najbliższych 2 latach, zamierzamy wybudować tą linię. Ona jest tutaj jakby tak zasymulowana, pokazana, gdzie ona jest w Polsce i jak ten system elektroenergetyczny w najbliższych latach w Polsce będzie się zmieniał, tak? I będzie się przyczyniał do, miejmy nadzieję, rozwoju kraju. Polskie sieci elektroenergetyczne, które są inwestorem, planują w ciągu najbliższych, powiedzmy ogólnie 10 lat, wydać 23 miliardy złotych na modernizację systemu i wybudować lub zmodernizować wiele tysięcy kilometrów linii elektroenergetycznych. Te inwestycje prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne są inwestycjami celu
publicznego. Oznacza to tyle, że polskie sieci elektroenergetyczne są spółką akcyjną Skarbu Państwa i pieniądze wydatkowane na to nie są pieniędzmi publicznymi. Tak? To znaczy nie są to prywatne pieniądze Aldesy i Aldesa nie buduje sobie linii, tylko budujemy linię dla systemu elektroenergetycznego kraju, ażeby zapewnić bezpieczeństwo tego kraju. I pieniądze, którymi dysponujemy, prawdzie są pieniędzmi publicznymi. Tak? I to powoduje pewne restrykcje, dosyć istotne restrykcje w ich wydatkowaniu. Oraz oczywiście w procedurach, które są prowadzone. O polskich sieciach elektroenergetycznych już mówiłem, może tylko dodam tyle, że jak nadzór nad nami, oprócz polskich sieci elektroenergetycznych, sprawuje tak zwany inżynier kontraktu. To jest spółka zależna od polskich sieci elektroenergetycznych. Zależna w tym sensie, że tam jest 100% kapitału polskich sieci elektroenergetycznych. I ta spółka nazywa się PSN Inwestycje. I ona nas bezpośrednio nadzoruje, sprawdza postęp naszych prac, sprawdza, czy robimy zgodnie z umową wszystkie zadania wykonujemy i co miesiąc raportujemy do inżyniera kontraktu oraz spotykamy się z nim i wyjaśniamy wszystkie niejasności oraz odpowiadamy na wszelkiego rodzaju pytania. Aldes jako generalny wykonawca jest spółką polskiego prawa handlowego, niemniej jednak z kapitałem hiszpańskim. Jest to podmiot, czy są to podmioty, grupa podmiotów, które zajmuje się wykonawstwem budową infrastruktury różnego rodzaju. W Polsce budujemy wiele obiektów kumulatorowych, kilkadziesiąt, oraz trzy linie elektroenergetyczne, między innymi tą, o której dzisiaj mówiąc o głównych założeniach, to linia jest dwutorowa, 400 kV. Do tej pory jakby Olsztyn był zasilany ze strony elektrowni w Ostrołęce linią 220 kV. Ta linia jest już dosyć wysłużona. Nadal działa bezpiecznie, ale jest czas na czas jej wymiany ze względu na zużycie techniczne. I od razu przy tej okazji dostosowujemy się do systemu elektroenergetycznego Unii Europejskiej oraz podwyższamy standardy wprowadzone z linii 400 kV. Termin realizacji inwestycji jest powiedzmy do końca przyszłego roku. O celu mówiłem. Można jeszcze dodać, że po zakończeniu inwestycji, to znaczy w sensie po odbudowaniu nowej linii zostanie rozebrana istniejąca linia 220 kV. I tam to powinniśmy zakończyć do końca przyszłego roku. Na dzisiaj ten rok to jest właśnie uzyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji na budowę. Linia jest od Ostrołęki do Olsztyna Montek, do gminy po Olsztyna gminy Jankowo dokładnie. Natomiast ten fragment, o którym dzisiaj mówimy, ma 117 km i nie obejmuje dwóch gmin, gminy Warszawa i gminy Kurta. W sumie przechodzimy przez właśnie 12 gmin i 39 sołtys. Tak więc, jak Państwo widzicie, samo założenie jest dosyć poważne. Za chwilę, jeżeli uzyskamy pozwolenie na budowę, to oczywiście będziemy mieli plan budowy o długości 117 km. Rodzi to różnego rodzaju oczywiście problemy, także w obszarze społecznym czy środowiska przyrodniczego. Stąd nasze dzisiejsze spotkanie. Ja Państwu podziękuję i oddam głos moim radnym, jak już sobie pamiętam.
chciałabym przedstawić Państwu pana prezesa Andrzeja Małgorzatego ze Ośrodka Badania Kontroli. Tu przybył u nas tutaj raz z pracownikiem, przewodnikiem, panem Leszkiem Majkiem. Również na spotkanie zaprosiliśmy ekspertów zewnętrznych, z którymi współpracujemy. Chciałabym przedstawić pana Markowskiego, specjalistę eksperta od pól magnetycznych oraz pana Sławomira Niedźwieckiego, który jest ekspertem specjalistą od spraw mikrobiologicznych. Zaprosiliśmy tu wszystkie osoby, by móc odpowiedzieć Państwu na pytania, jeżeli takie są, jeżeli nie będziecie Państwo mieli jeszcze okazję ewentualnie uzyskać potrzebną odpowiedź. Przekazuję głos panu Leszkowi. Zgadzam się, że Państwo reprezentuje się debatę w środowisku współpracownika, to jest właśnie wykonawca raportu. Ja może pokrótce tylko powiem, że wykonanie raportu zostało poprzedzone szczegółową inwentaryzacją przewodniczącą, która trwała cały rok. Miała w zasadzie dwa okresy. Który rok? Przepraszam. Inwentaryzacja była prowadzona od lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku. Lipiec 2013, tak? Tak, lipiec 2013, czerwiec 2014. Czy całej tej długości linii, tak? Chyba tak. Właśnie przed przystąpieniem do inwentaryzacji przyrodniczej właściwej terenowej została jeszcze zgromadzona obszerna baza literaturowa, żeby poznać bliżej walory przyrodnicze tego terenu. Poza tym inwentaryzację wykonywał zespół licznych specjalistów, którzy odpowiadali za poszczególne działy, takie jak zagadnienia, zagadnienia florystyczne, faunistyczne, składają na wszelkie grupy zwierząt. Między innymi też była współpraca z specjalistami, czy też ludźmi związanymi z terenami właśnie na przez które będzie przebiegać planowana inwestycja. No i zostały podjęte szerokie starania, żeby jak najpełniej poznać walory przyrodnicze tego terenu i żeby inwestycja w jak najmniejszym stopniu mogła zagrażać tym cennym elementom środowiska, które jest de facto bardzo piękne. Osobiście przeżywam pięć razy w trasie z Australii do 14.
Ja może jeszcze tylko dokończę wypowiedź o procedurze prowadzenia inwentaryzacji do tego, żeby przejdziemy do pytania. Więc jak już powiedziałem, to było prowadzone przez szereg specjalistów, którzy odpowiadali za poszczególne grupy zwierząt czy też rośliny. I oczywiście podczas prowadzenia prac terenowych zespołów, które działały na miejscu, już w tym czasie zdarzały projektantom pewne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę przy prowadzeniu linii. Właśnie w celu ochrony tych cennych elementów środowiska, zwłaszcza elementów niemobilnych, czyli nieruchomych, które są punktowo gdzieś tam miejscowo. Proszę Państwa, ja może jeszcze dodam kilka słów, tak, żeby Państwu przypomnieć niektóre fakty. Po pierwsze może króciutko tak, linie elektroenergetyczne nie są żadnym nowym elementem w krajobrazie. Tak, one istnieją, istnieje obecnie linia 220 kV, którą Państwo oglądacie. Linie elektroenergetyczne, zarówno przewody, jak i słupy, są dosyć powszechnym elementem krajobrazu. Proszę się przyjrzeć, jak będziecie Państwo pracować w domu, ile ich jest i jak już zastanowić się, skąd się wzięły oraz po co są. Jeżeli chodzi o wybór trasy, to Państwo, bo patrzę na Was, przecież Was doskonale znam z wielu innych spotkań. Dokładnie pamiętacie, jak wybór trasy następował i jak mieliście w tym udział. Dlatego tu jesteśmy. Tak? To znaczy, na przykład w gminie Czarnia trasa była modyfikowana, tak? Procedura planistyczna została przerwana, trasa została zmodyfikowana zgodnie z Waszym życzeniem. Ale to nie mamy pretensji o to, czy była modyfikowana. Nie, to na przypomnienie. Nie ma, więc Oczywiście. Dziękuję bardzo. W gminie Lewic, w której też tutaj są przedstawiciele, historia była troszkę podobna, aczkolwiek bardziej sprawnie poszło. To znaczy, trasa została istotnie zmodyfikowana zgodnie z życzeniami społeczności lokalnej. Została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem większości społeczności lokalnej. Zaraz, moment. Są trzy uwagi. Natomiast gmina troszkę sprawniej się procedowała, tak? To znaczy nie przerywała procedury. A właściwie nie zaczynała jej, dopóki nie uzyskaliśmy pewnego konsensusu ze społecznością lokalną. I tyle, tak, woli przypomnienia, oświeżenia, jak to, proszę Państwa,